Myślenice i TV. Wasza telewizja internetowa. Są Państwo dzisiaj z nami na Myślenickim Zarawiu. Piękna pogoda dopisuje nam dzisiaj 1 stycznia. Także tutaj darzy się z nieba. No i rozpoczynamy nowy rok oczywiście na sportowo. Jak tradycja obowiązuje już od 8 lat. Spotykamy się na noworocznych derbach Myślenic. Moi drodzy, przepiękna tradycja zapoczątkowana w roku 2010 przez Kamila Ostrowskiego oraz Szymona Cygela trwa dalej. No i bardzo się cieszymy, że w tym roku możemy również rozpoczynać od wielkich sportowych emocji. Pomimo szaleństw w sylwestrowej nocy, piłkarze Orła Myślenice i Dalinu Myślenice niezawodnie stawili się 1 stycznia na boisku ze sztuczną nawierzchnią na Myślenickim Zarabiu, by po raz 8 rozegrać noworoczne derby miasta. W pierwszej połowie spotkania nie padła na boisku żadna bramka, mimo to licznie zgromadzeni kibice mogli oklaskiwać kilka naprawdę ładnych akcji. Przez większość drugiej połowy wszystko wskazywało na to, że w myślenickich derbach padnie pierwszy w historii bezbramkowy remis. Jednak w 83 minucie po faulu na Jakubie Góreckim bramkę z rzutu karnego zdobył Tomasz Stalmach. Jak się okazało, była to jedyna bramka w tym meczu i Dalin wygrał 8 myślenickie derby 1-0. Panie kierowniku, zakończyły się 8 noworoczne derby Myślenic. Zgodnie z tradycją, poza 3 wypadkami, wygraliście tym razem 1-0, czyli powtórka bodajże z 2012 roku. Ciężko było podczas właśnie tych 8 noworocznych derbów? No tak, tak. Jak widać, bo dzisiaj rzeczywiście przeciwnik postawił nam bardzo wysoko poprzeczkę i dzisiaj musieliśmy się troszeczkę nawysilać, żeby udowodnić swoją wyższość na boisku. Nowy rok rozpoczęliście od zwycięstwa, a jakie plany na 2017 rok? Jak będzie wyglądał właśnie ten rok dla Dalinu Myślenice? Znaczy, przede wszystkim chcielibyśmy jakby znaleźć to swoją silną pozycję w tej czwartej lidze, no, gdzieś tam bliżej początku tabeli, no bo myślę, że taką mamy drużynę, którą stać na to, żeby grać w czołówce i nie myśleć o utrzymaniu, bo to jest drużyna zbyt dobra na to, żeby gdzieś tam na tyłek tabeli się znajdować. A szanse na trzecią ligę są? Nie, no na ten rok na pewno nie, bo tam myślę, że i finanse, i wiele innych względów no, na to by nie pozwoliły, ale w przyszłym roku kto wie. 8 noworoczne derby Myślenic zakończyły się wynikiem 1-0 dla Dalinu, ale chyba z przebiegu gry możecie być zadowoleni ze swojej postawy, z postawy zawodników Orła. Tak, na pewno mecz bardzo zacięty, sytuacji podbramkowych z jednej, z drugiej strony, także wszystkie osoby, które się dzisiaj tutaj zjawiły, na pewno nie narzekają. Mimo tego, że padła tylko jedna bramka w tym meczu, ale na pewno bardzo ciekawe, fajne widowisko. 0-0 było do 83 minuty, decydująca jedyna bramka z rzutu karnego. Jest pewien żal u Was w Orle, że nie udało się tego remisu dociągnąć do końca? Znaczy żal? Nie, to jest sport. No, wychodzimy oczywiście, mimo tego, że to jest mecz noworoczny, każdy wychodzi, żeby wygrać ten mecz. Każdy chce tutaj odnieść to pierwsze zwycięstwo w nowym roku, ale żalu nie ma. No, taki jest sport, karny był ewidentny, także przegraliśmy 1-0. To są fakty.
Porażka na początek 2017 roku, a jakie plany w Orle na cały rok? Czy będą zwycięstwa? O, tego byśmy na pewno chcieli, pewnie drużyna Darinu również chciałaby tylko wygrywać, ale w sporcie tak się nie da. Zrobimy wszystko, co w naszej mocy, żebyśmy tych meczów, które mieliśmy takie na styku, które przegrywaliśmy jedną bramką, żebyśmy potrafili je jednak na swoją korzyść, tą szalę przechylić, bo dużo punktów zgubiliśmy w tej rundzie, tak szczerze sobie to trzeba powiedzieć. Prezentowaliśmy niezły poziom, ale gdzieś tam tego takiego detalu brakowało, żeby wygrać ten mecz. I to jest dla nas jakby takie postanowienie, żeby te mecze do końca gdzieś starać się wygrać i mniej bramek tracić. Da to awans do czwartej ligi? Oj, czy awans tu w Orle to tak gdzieś taka filozofia jest przyjęta, że to spokojnie do wszystkiego podchodzimy, to budujemy tą drużynę nie od razu, nie na hura, bo to jednak takie mówienie o awansie to zawsze gdzieś powoduje to, że ten balon pęcznieje, a jak wybucha, no to wiadomo, jak się to kończy. Także spokojnie do tego podchodzimy. Chcemy być jak najwyżej. Tak szczerze powiedziawszy, taką gdzieś tutaj cel sobie postawiliśmy, że może ta pierwsza trójka tak ambitnie, jakby się udało. Dużo życzymy Wam, zawodnicy Orła i Darinu, na nowy rok dużo zdrowia, szczęścia, pomyślności i niepołamanych kości. Szczególnie dla Dominika i trenera Darinu. Specjalnie dla trenera Andrzeja i trenera Kuby.